Pytanie zada pan poseł Joachim Brudziński. Dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo. Ja przede wszystkim chciałbym przywitać przedstawiciela polskich marynarzy, przewodniczącego Komisji Zakładowej Solidarności Polskich Żeglugi Morskiej, pana Pawła Kowalskiego. Pan przewodniczący jest reprezentantem tych wszystkich polskich marynarzy, którzy z rozpaczliwym apelem zwrócili się do prezydenta Rzeczpospolitej. To jest też moje pytanie do przedstawiciela pana prezydenta. Czy prawdą jest, że ci wszyscy marynarze, którzy jeszcze dzięki polskiej żegludze morskiej mają pracę na polskich statkach po eksperymentach liberałów z początku lat 90., kiedy zostały zlikwidowane takie potęgi na światowych rynkach żeglugowych jak Polskie Linie Oceaniczne, Transocean czy polscy armatorzy rybołówstwa dalekomorskiego. Dzisiaj mamy ostatniego narodowego przewoźnika. Tym przewoźnikiem jest polska żegluga morska. Rząd pana premiera Donalda Tuska, który w swoim exposé stwierdził, że będzie pełnymi garściami czerpał z tych dobrodziejstw, jakie daje fakt naszego położenia nad morzem, próbuje poprzez komercjalizację powtórzyć ten cud liberałów, z którymi mieliśmy do czynienia na początku lat 90. Moje pytanie, czy prawdą jest, panie ministrze, że dzisiaj polscy marynarze po obraniu kursu przez rząd Donalda Tuska na mieliznę, na górę lodową dla polskiej żeglugi morskiej jedyną szansę widzą w panu prezydencie i stąd ich apel do prezydenta o... Ale co was tak denerwuje? Co was tak denerwuje? Panie pośle, ja chciałem pana przywołać do rzeczy. Chcecie utopić ostatniego polskiego armatora. Panie pośle. Brawo za te cuda panowie. Panie pośle, dziękuję panu bardzo. Panie. Nie wiem, do kogo pan zadał to pytanie tylko. Rozumiem, że w czasoprzestrzeń. Proszę bardzo, pan poseł Ryszard Zbrzyzny.